Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj poruszamy jaki temat? Problem rozruchu silnika bądź ewentualnie za niskie ciśnienie w układzie paliwowym, czy powiedzmy jakieś problemy dolegliwościami z silnikiem Common Raila dwulitrowy. Jaki by to nie był, generalnie widzimy tutaj akurat marki Kia, ale ta sama zasada obowiązuje, gdy tylko mamy system Boscha czy Siemensa zamontowany. Natomiast nim do tego dojdziemy, chcę zaprosić nowych, którzy oglądają ten film, do subskrybowania kanału. A przekonacie się, że po takiej subskrypcji uzyskujecie czasem informacje ode mnie, które mogą się Wam przydać. Generalnie jak widzę, że ktoś publicznie subskrybuje mój kanał, no to priorytetowo taka osoba jest u mnie traktowana jako osoba, która coś potrzebuje i trzeba jej pomóc, odpowiedzieć coś tam na chybcika. No ktoś to tego nie zrobi, może jakąś tam informację dostanie, ale nie w takim odpowiednim czasie. No to nie boli, a może pomagać. Dobra, słuchajcie, co byśmy nie gadali o niczym, na czym się skupiamy. Układ Common Raila, pojemności nie poruszam, bo jest to bez różnicy, czyli silnik z wtryskami z elektroniką, listwa paliwowa, czujnik ciśnienia paliwa, no i tam pod spodem oczywiście elektrozawór do upuszczania ciśnienia paliwa. No i słuchajcie, skupiamy się na naszym rodzynku dzisiejszego programu. To jest elektrozawór niskiego ciśnienia w pompie. I teraz słuchajcie, akuku dla niektórych, gdzie wiem, że bardzo często, gęsto, bo tak do mnie wypisują, zawór pompy wysokiego ciśnienia odmówił, nie działa. Założyliśmy drugi, niestety to nie pomogło, kasęśmy wydali, opiłek nie ma, a samochód jak nie palił, tak nie pali. Więc słuchajcie, rzecz jest jaka. Co byśmy pominęli te wszystkie kwestie i kategorie metodą prób i błędów, chcę Wam już po prostu ukierunkować sytuację sprawdzenia i wytłumaczyć, do czego, słuchajcie, to coś jest, czyli ten zawór, który jest w tym momencie wpięty, co prawda tutaj przez moje kable zewnętrzne, żeby zaraz Wam pokazać eksperymencik. Tutaj mamy urządzenie. To jest, słuchajcie, urządzenie z cewką, czyli normalny elektrozawór, który jest sterowany ze sterownika silnika jako regulatorem PWM, czyli regulatorem, który możemy sobie płynnie wysterować ten elektrozawór. I teraz rzecz jest jaka. Przede wszystkim od razu Wam powiem na dzień dobry. Starajcie się nie podpinać takiego zaworu do napięcia pełnego 12 V, dlatego że przy cewce tego typu, jak jest w środku zamontowana, możecie najnormalniej w życiu tą cewkę spalić. A dlaczego możecie spalić? To już Wam teraz powiem. Jeżeli robicie sobie pomiary takiej cewki, przyjmując założenie, i tutaj słuchajcie, temat dotyczy każdej cewki tego typu, która jest jakimś tam elektrozaworem. Nie wszyscy producenci podają te wartości, natomiast ja Wam od razu powiem. Na przykład, co? Tu mamy tą cewkę. Tutaj mamy pod spodem, czy widzimy, a kuku, gdzie Ty jesteś? Chodź tutaj do mamy. Tam pod spodem widzimy drugą cewkę, elektrozawór do upuszczania ciśnienia. Tutaj mamy trzecią cewkę, która jest EGR-em. Tam mamy, słuchajcie, cewkę od sterowania geometrii turbiny. No tak, wylecieliśmy z cewkami, które mamy tutaj pod maską. No tak, ale co? Gdybyśmy chcieli pomiary jakiekolwiek zrobić w dowolnym pojeździe, to przyjmij, musicie, może nie przyjąć, tylko zawsze taka tego typu teoria, jeżeli chodzi o pomiary, jest robiona w granicach tolerancji 20 stopni temperatury zewnętrznej. Zewnętrznej temperatury, czyli temperatury, w której znajduje się również ta cewka, bo może być temperatura na zewnątrz 20, a nasza ceweczka od silnika będzie miała w tym momencie 60 stopni, więc ten pomiar niestety będzie nieadekwatny. Więc jeżeli 20 stopni ma pojazd, który stoi w temperaturze 20 stopni, bo się nie porusza, no to wtedy takie cewki mają tą rezystancję, którą mają gdzieś tam katalogowo spisano. Więc jeżeli pomiar robimy tej cewki tutaj, to musimy wiedzieć, że w temperaturze około, przyjmujmy około, bo nigdy tej temperatury możemy nie uzyskać, albo nie będziemy czekali niepotrzebnie. No kurde, mamy 20 stopni, lecę z miernikiem, żeby sobie sprawdzić, jaka rezystancja jest cewki, bo inaczej będzie błąd i pewnie to była wina tej cewki.
nic mylnego. Natomiast słuchajcie, pomiar taki, który jest już bardziej mniej taki rozbieżny, przyjmujemy, że mamy około 20 stopni. Gadaj chłopie, ile ta cewka ma. Więc ja wam od razu powiem. Ta cewka ma w granicach 3 ohmów, ale tutaj od razu mówię. Mówię wartość plus minus, dlatego że producenci montują czasem różną partię, w których jest naprawdę tolerancja, jeśli chodzi o te cewki, bardzo duża, ale niemniej jednak zachowująca tą wartość około 3 ohmów. Więc jeżeli wypniemy sobie tą kostkę tam, na tych dwóch pinach, w pierwszej kolejności to, co powtarzam zawsze, zawsze, zawsze. Sprawdzajcie piny, czy są nieporozginane. Sprawdzajcie, czy gdzieś tam nie jest zielone, bo uszczelka w takiej wtyczce jest, jak widzicie, ta czerwona. Ale to nie znaczy, że tam się mogła nie dostać woda. Więc jeżeli mamy problem w układzie paliwowym, że na przykład jest za niskie ciśnienie w układzie paliwowym, bądź silnik uruchamia się ciężko, musi by długo pokręcić, żeby mógł zapalić, to możemy mieć już wtedy problem nie z wtryskami, czyli nie lecimy od razu, nie kupujemy wtrysków, chyba że wiemy, że któryś wtryskiwacz nam podlewa, tylko mamy, słuchajcie, problem z tym elektrozaworem. A czym jest ten elektrozawór? Słuchajcie, to jest elektrozawór o tyle specyficzny w układach tego typu, jak tutaj widzimy, może być i to układ HDI, gdzie bardzo często jest w jakichś samochodach francuskich montowany i nie tylko, gdzie ludzie polegają na właśnie tego typu tematach z niewiedzy. Natomiast rzecz jest jaka? To jest elektrozawór, który od razu wam sprostuje, nie działa na układzie wysokiego ciśnienia. Wysokie ciśnienie reguluje nam ten zawór, który tam widzicie, o, dokładnie ten, za tym moim tu generatorkiem, który jest dwuprzewodowy. To jest zawór, który odpowiada za ustalenie niskiego ciśnienia z pompki paliwa, która podawana jest w zależności od tego, jaka tam jest ta pompka, więc tu się nie wypowiadam. Ten pojazd akurat posiada pompkę w baku, więc ona daje to ciśnienie, a ten elektrozawór ma za zadanie utrzymać to ciśnienie niskie do pompy w zależności od różnych obciążeń, żeby ta wartość tego ciśnienia, wartość tego paliwa była stała. Żeby nie było czegoś takiego, że są wahania tego ciśnienia w zależności od zapotrzebowania, od obciążenia silnika, czyli on utrzymuje nam na stałe to ciśnienie, ale może się okazać, że na przykład on za nie mógł, bądź po prostu jest przybrudzony, jest przycięty. Natomiast żeby nie rozszczelniać, nie dostawać się do środka, warto jakieś tam pomiary zrobić, wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Więc on, słuchajcie, upuszcza część tego paliwa z powrotem w wężyk paliwowy. Czyli wraca to paliwo z powrotem do baku. Czyli najnormalniej w życiu to jest zawór, który działa tylko i wyłącznie w układzie niskiego ciśnienia. I on ma za zadanie utrzymać tą pompę w takim ciśnieniu, żeby była na tyle wydajna, żeby zasiliła nasz układ tutaj cały wtryskowy. Nie mówię o jakie ciśnienie, dlatego że na dzień dzisiejszy mamy 3 różne wartości, które są w różnych systemach. Pierwsza, najniższa, która jest w układu Common Raila, jest to 1600 barów. Następna, która jest 1800. Nie mówimy tu o granicznych, bo na przykład 1600 ma graniczną 1650, ale to nie poruszamy tego dzisiaj. No i trzecim, najwyższym układem paliwowym są układy, gdzie mają nawet 2500 barów, także to są ciśnienia bardzo duże, ale żeby takie ciśnienie mogło być utrzymane, to ten właśnie nasz pieroński elektrozaworek robi taką robotę. No i teraz tak, sprawdziliśmy, wiemy, że ma około 3 ohmów, czyli wiemy, że nie ma zwarcia. Jeszcze zależy się od tego, jakim miernikiem sprawdzamy, prawda? Więc dlatego, jeżeli sprawdzacie sobie najpierw miernikiem takie coś, to złączcie sobie te kable z miernika i zobaczcie na krótko, jak miernik sobie zwieracie, ile wam pokazuje wskaźnik na wyświetlaczu, bo jeżeli po zwarciu kabli już sam miernik pokazuje wam 0,03, no to wiadomo, że nie będziecie mieli 0,03 ohma po podłączeniu do tej cewki, tylko będziecie mieli 0,06. To dla tych, którzy nie wiedzą, bo jeżeli ktoś wie, to się teraz śmieje z tego. No ale słuchajcie, no niestety nikt od razu nie był fenomenem, nie? W każdym bądź razie tak to wygląda, jeśli chodzi o pomiar tej cewki. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię sprawdzenia, czy to coś faktycznie działa i w większym zakresie działa, ja już tu przygotowałem i wpiąłem specjalnie 2 przewodziki.
Czyli w tym momencie mamy naszego PWM-a zasymulowanego tak jakby. Przyjmijmy, że to jest nasz komputer. Będzie to w tym momencie działało dokładnie na tej samej zasadzie. No i co? Słuchajcie, włączam moje urządzenie. Ono jest w tym momencie na 66%. I będziecie słyszeli, jak ja będę zwiększał wartość tutaj impulsów, czyli wypełnienia tego będę zwiększał wartość tego MOSFETa, będziecie słyszeli charakterystyczny pisk. Ja zmniejszam i zwiększam. To jest dźwięk, który uzyskacie z regulatora PWM-a. Natomiast pokażę Wam doświadczenie jeszcze, bo być może ktoś tam ma na przykład ze sobą generator, bądź siedzi troszkę w zagadnieniu. W tym momencie ładuje się mi generator impulsów i pokażę Wam, jak słychać i czy czymś takim możemy sprawdzić. Oczywiście, że możemy sprawdzić, bo może być sytuacja taka, że cewka jest sprawna, ale on, słuchajcie, stoi. Jest najnormalniej zacięty, zablokowany przez układ paliwowy. No i nim go rozkręcimy, wypadałoby, żebyśmy wiedzieli, czy faktycznie jest sens w ogóle rozszczelniać pompę i się tam dostawać. Więc ja w tym momencie będę podnosił impulsy do góry, a Wy słuchajcie. No i teraz słuchajcie, co mamy? Mamy 6 Hz, jeśli chodzi o kwestię częstotliwości uderzeń, a te 14 milisekund to są impulsy. No i przy 3 on jest praktycznie prawie niesłyszalny i podnosimy do góry. Widzicie, że można go w ten sposób sprawdzić. Podniesiemy troszeczkę częstotliwość. No i teraz jest niesłyszalny i lecimy w górę. Także widzicie, w ten sposób można prostym urządzeniem, które może nie zarabia na siebie, ale pomaga nam pomóc w codziennym życiu, uratować tyłek, czyli nie lecieć do sklepu, nie wydawać kasy niepotrzebnie, nie dawać komuś nabić się w butelkę, tylko pomaga nam po prostu ustalić, co może być uszkodzone, bo czymś takim urządzeniem możemy sprawdzić zarówno elektrozawór, który upuszcza nam to paliwo. O, teraz go, gdzie go tu mamy? Chodź tu, pieroni. Tu się zachomikował. Ten elektrozawór, czy powiedzmy Egiera, możemy wytestować. Jest to gdzieś tam na innym moim filmiku, także może to znajdziecie. W każdym bądź razie, słuchajcie, no w ten prosty sposób będziecie mogli ustalić, bądź wyeliminować już jeden z elementów, który może mieć wpływ na to, że macie problem z rozruchem, bo wasze paliwo najnormalniej w życiu jest w całości upuszczane z powrotem do baku, czyli wraca. Przyjmijmy założenie, że nasza pompka daje 2,5 bara, ta, która jest zamontowana w baku, i to ciśnienie całą tą parą wraca sobie z powrotem do baku. No i co? No i nasza pompa wysokiego ciśnienia, która nie jest kulawa, nie jest uszkodzona, nie jest do regeneracji, nie jest po to, by nabijać kasę, nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia, bo nasz zaworek niestety się na przykład zakleszczył. Czyli ma 3 omy, około przyjmijmy, nie? Tak jak mówiłem wcześniej. Ale sytuacja tego typu, że upuszcza paliwo, bo się na przykład przyklinował. No i najnormalniej w życiu, jeżeli już tak będzie, wiemy, że on nie chce cykać, nie chce chodzić, to wtedy go wyciągamy, sprawdzamy, robimy kontrolę. Bo być może coś go przycięło, być może jest zabrudzony, no ale już nam to ułatwia sytuację, a Wy macie wyprostowanie i pomoc w codziennym użytkowaniu. Także jeszcze raz, słuchajcie, jak film mi się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę, liczę oczywiście na tą subskrypcję, że ktoś sobie klika, bo staram się naprawdę pomagać jak tylko mogę, żebyście Wy mieli informacje jakieś, jak sobie radzić, a radzimy sobie, słuchajcie, no rozkładamy na czynniki pierwsze silniki Common Raila, jakie by nie były, czy to system Boscha, czy to system Siemensa, czy to system
Delfiego. Nie wszystko mam pod ręką, żeby wam pokazać, ale to, co mam, to staram się z wami dzielić, żeby było wam po prostu łatwiej w życiu. Także jeszcze raz dziękuję za zaufanie, dziękuję za stracony czas, jeżeli tak uznajecie. No i co już mogę życzyć? No mniej problemów z Common Railem, a będziemy mieli ich coraz więcej, słuchajcie, bo paliwa mamy naprawdę coraz lepsze na rynkach. I to da się, słuchajcie, zauważyć. Bynajmniej ja zauważyłem po swoim samochodzie. Zaczął tego paliwa, no już powiem nieładnie, żreć więcej. A dlaczego? No ja myślę, że mu chyba posmakowało i dlatego pić się mu chce bardziej. Dlatego go bardziej pije. Po prostu smakuje mu i dlatego ten silnik pali więcej tego paliwa. No cóż, myślę, że chyba jest odwrotnie, no ale niech mu tam będzie. No a jeszcze raz dziękuję za stracony czas. No i co, słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmiku. Jak macie porady, piszcie. Jak potrzebujecie, piszcie. Stworzymy grono, gdzie będziemy sobie pomagali, będzie nam w życiu łatwiej. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.